nauczycielami i z uczniami byli we wszystkich szkołach tak dobrze, jak proszę Państwa. I widziałem to. Daliśmy w tamtym roku. Zapewnili nas, że nie będą na ostatnim miejscu. Na 14 drużyn są na 10 pozycji, proszę Państwa. Jak ja widziałem, ile chodzi młodzieży, a byłem na 12 spotkaniach. Ciężko mi to jest powiedzieć, ale proszę Państwa, myślę, że trzeba pomóc tym koszykówcy. Trzeba pomóc, bo gdy my nie pomożemy, oni spadną do trzeciej klasy. Będziemy grabarzami. I proszę Państwa, tak, to jest ciężko. Ciężko to jest powiedzieć, ciężko mi przez usta przechodzi, ale jest taka rzeczywistość. Jeszcze raz mówię, tłumy Tarnobrzeża, nie przed sesją, pod blokiem, ja wiem, może z 50 młodych ludzi czekało i prosili mnie, panie radny, panie Stasiu, pomóżcie. Ja mówię, ja, kochani, was nie zawiodę i ja... Proszę nie przeszkadzać, bo ja wam przepraszam. Sympatycznie to jest. I proszę Państwa, no ciężko mi to jest powiedzieć, ale ja będę głosował, ja proszę Państwa będę głosował za, bo jak mówię, będziemy grabarzami, bo tam nie ma, że spadają do pierwszej ligi. Nie ma rozgrywek, spadają do trzeciej. I dlatego nikogo tutaj nie chcę przekonywać, proszę Państwa, mówię, mam mieszane uczucia, bo dzisiaj z tej wysokiej trybuny przemawiałem, jeżeli chodziło o pogotowie. Ale tutaj, kochani, pomóżmy im jeszcze. To jest ostatnia deska ratunku. No. Mówię, tyle co kibiców chodziło, to jeszcze w Tarnobrzegu tak się nie działo. I bardzo dziękuję, bo wiecie, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. PLK! 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 Proszę, proszę uwagę. Proszę pana Sławomir Partyka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Radny, cenni goście. To już nasz drugi sezon w Ekstraklasie Polskiej Ligi Koszykówki. Sezon, który zakończył się znacznym awansem w ligowej tabeli. Sezon, który dzięki nazwie naszej drużyny mocno promował Tarnobrzeskie Jezioro i nasze miasto. A przede wszystkim sezon pełnych trybun, wielkich sportowych emocji i mnóstwa spotkań naszych koszykarzy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Uważam, że drużyna zasłużyła na kolejną szansę, na kolejny sezon, w którym mam nadzieję znajdziemy się w play-offach. Dziękuję. PLK! 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 Dziękuję. Proszę pan radny Stanisław Banasza. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, również i Szanowni Kibice. Pewnie nie będzie tak popularne to, co teraz ja powiem, bo oto uchwalaliście mi po raz pierwszy zresztą kwoty stosowne na rozwój koszykówki i jej funkcjonowanie w naszym mieście. Ale jednocześnie mamy szereg problemów finansowych i cały czas szukamy oszczędności poprzez rozpatrywanie uchwał, a to zmniejszających dotacje na coś tam, a to jeszcze z okazji likwidacji placówki. Był problem likwidacji kilku szkół. I myślę, że musimy we właściwych proporcjach rozwiązać te problemy. Ja bardzo szanuję i cenię sobie ludzi, którzy kochają sport, którzy kochają sportowców i których pasją jest uczestniczenie, to można powiedzieć, w środowiskach sportowych na określonym poziomie. I chciałbyś, ja też bym chciał, aby w naszym mieście była drużyna koszykówki, która by przyciągała kibiców na określonym poziomie i miała jeszcze sukcesy. Oto poprzez ostatnią uchwałę, którą mieliśmy, to pan prezydent nas o to prosił, żeby dać szansę koszykówce, Tarnobrzegu, tej drużynie. Ale równocześnie przedstawione były, panie prezydencie, warunki. Te warunki jak gdyby, nie jak gdyby, tylko nie zostały dotrzymane. Krótko, musimy sobie to przypomnieć.
Ale to nie w tym rzecz. Ja nie mam pretensji ani do sportowców, ani do działaczy, ani również do kibiców. Nie dlatego o tym mówię. Ci zawodnicy tak grają, na ile ich stać. Jeżeli ja słyszę, że ktoś narzeka na nich, że są niedobrzy, że źli, to uważam, że to nie w tym rzecz. Bo nie wyobrażam sobie zawodnika, który wyjdzie na parkiet i który idzie z chęcią przegrania meczu. Nie ma takich zawodników. Jeżeli ktoś tak mówi, to jest to nieuczciwe. Grają na tyle, na ile mogą i mają takie wyniki, na jakie je na dzień dzisiejszy stać. To jest najlepszy w Polsce. Ale następna sprawa, to chcę przypomnieć, że dopiero co uchwaliliśmy projekt uchwały w punkcie 14 porządku obrad obniżający dochody tego miasta o 1 085 000. Jest to zmniejszenie przez ministra dochodów udziałów miasta w podatku. Jednocześnie mówiliśmy przy sesji budżetowej, że na oświatę brakuje ponad 8 do 10 milionów złotych. To ja mam pytanie, to skąd my te pieniądze weźmiemy i gdzie będziemy szukać dalszych oszczędności? Część już kwot wpłynęła, pani skarbnik nam to wyjaśniała, ale to nie jest wszystko, czeka nas dalsze szukanie pieniędzy. I to nie jest kwestia 300 tysięcy, o których pan przewodniczący przeczytał tutaj treści tego projektu, tej uchwały. Jest następna uchwała, w której jest kwota 500 tysięcy. Ja uważam, że słusznie, bo jeżeli przegłosujemy 300 tysięcy na koszykówkę, to jest to automatycznie, że powinniśmy dać również następne 500, bo jeżeli dajemy i podejmujemy decyzję, to ma być na cały sezon piłkarski koszykówki, a nie tylko na jego cząstkę, bo to byłoby w ogóle bez sensu. Więc mówmy dziś od razu i w tej chwili nie o 300 tysiącach, ale o 800 tysiącach, bo to powinno tak być. Albo 800, albo nic, bo na to trzeba się decydować. Więc to nie jest tak. Myślę, że naszego miasta po prostu nie stać i nad tym bardzo ubolewam. Nie mamy wielkich zakładów, nie mamy wielkich sponsorów. Nie mamy tak. I jedynym źródłem, no nie jedyny, bo przepraszam, żeby nie obrazić działaczy, którzy bardzo zabiegają o to, żeby skąd tylko się da pozyskać środki, ale wspomagania tych jest budżet miasta. Ale to jest bardzo kosztowne. Myślę, że naszego miasta w tej sytuacji, która jest, po prostu na to nie stać. I jeszcze jedna sprawa. Tu sprawa takiej natury formalnej. Miałbym to pytanie do pani skarbnik. Oto, kiedy tworzyliśmy budżet, mieliśmy taki wniosek Komisji Finansowo-Budżetowej, aby środki, które tam gdzieś zostawały, bo nie można ich było wykorzystać na określoną inwestycję, przenieść na pokrycie kosztów finansowania oświaty. I wtedy usłyszeliśmy odpowiedź, taki zresztą był zapis w ustawie o finansach publicznych, że nie można przenosić pieniędzy na wydatki bieżące z wydatków majątkowych. No w tym przypadku tak by wyglądało, jeżeli to jest ulica Orła, z wydatków majątkowych i tak stanowi ustawa o finansach publicznych, to nie wolno po prostu tego czynić. Ja tak to rozumiem. W związku z tym bardzo bym prosił, żebyśmy nie popełnili czegoś, co by się nazywało nieprzestrzeganiem ustawy o finansach publicznych. Uważam, że mam obowiązek o tym tutaj mówić. Jeżeli mylę się, jeżeli jestem w błędzie, to bardzo bym prosił, żeby pani skarbnik to po prostu nam wyjaśniła. Nie dlatego to mówię, żeby to było ze szkodą dla koszykówki i dla panów, tylko żebyśmy postępowali uczciwie, zgodnie z przepisami. Tak jak one stanowią, bo to są finanse publiczne, nas te przepisy obowiązują. I to tyle. Ja bardzo przepraszam tutaj kibiców, tych, którzy tutaj są, ale takie jest moje po prostu zdanie i mam odwagę je publicznie prezentować. I nie dlatego, żeby komukolwiek zaszkodzić, czy krytykować was. Bardzo sobie cenię ludzi, którzy chodzą, kibicują, z pożytkiem spędzają czas i w sposób kulturalny, a tak to się dzieje z kibicami tej koszykówki. I żałuję, że tak jest, ale jesteśmy po prostu biedni. I tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, proszę uwagi, kto z Państwa, pan Kazimierz Kwiatkowski? Był pan Był pan na meczu chociaż raz? Jestem. Chyba nie.
proszę, proszę Państwa o spokój, proszę o spokój. Nie polemizujmy na sesji. Proszę Pana. Na widok Cezara, chleba i igrzysk. A my w Tarnobrzegu mamy igrzyska z chlebem, mówiąc przenośni, są problemy. Zadłużenie miasta na koniec roku minionego to niemal 100 milionów złotych. Teraz już na pewno jest wyższe, bo z prognozy wynikało, że będzie jeszcze przez kilka lat wzrastać. No i teraz jak to pogodzić jedno z drugim? Ja będę głosował przeciwko. Dziękuję. Proszę pan radny Tadeusz Zych. Zacytował pana prezydenta, niegodzien byłbym w ogóle wchodzić w polemikę dotyczącą sportu aktualnego z panem prezydentem, który jest znawcą w zasadzie jedynie były prezydent, możemy porównać podejście do sportu w tym mieście, ale proszę Państwa, rzeczywiście tutaj moi przedmówcy powiedzieli, ja tylko jeszcze jedną rzecz przypomnę, że miesiąc temu żeśmy dodatkowe pieniądze, proszę przypomnieć sobie panowie radni, dodatkowe pieniądze, które otrzyma koszykówka i piłka z placu, zarządzanie placu targowego. To jest, jeżeli dobrze obliczam, w dobrych czasach po kilkaset tysięcy złotych dla jednych i drugich, jeżeli dobrze pójdzie. Przypominam również, że dajemy pieniądze nie stowarzyszeniom, tylko dajemy spółce akcyjne. Ja nie wiem, jaka jest kondycja finansowa tej spółki, czy ona utrzymuje się tylko z pieniędzy tarnobrzeskiego podatnika, a sytuacja, jak wiemy, tego podatnika jest taka, a nie inna. Ja bym chciał się dowiedzieć, mamy tutaj pana prezesa, jeżeli zauważyłem, ilu przez ten rok sponsorów udało mu się pozyskać, jaki procent udziału miasta jest w ogólnym budżecie, bo myślę, że przed głosowaniem to by było istotne i ważne. Czytałem uzasadnienie, które też mnie nie przekonuje, bo w zasadzie nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy korzyści reklamowe na cokolwiek się przełożyły. Ja tylko na zasadzie znowu per analogia chcę powiedzieć, że sąsiednie miasto Stalowa Wola kiedyś przy dużym zdecydowaniu prezydenta powiedziało dość i z tego co ostatnio byłem, ani miasto nie upada, ani ludziom nie dzieje się gorzej. I myślę, że stan finansowy nam może taki jak w Stalowej Woli. Także co do wyniku sportowego nie będę polemizował. 10. miejsce niewątpliwie jest sukcesem, aczkolwiek Polska Liga Koszykówki na tyle najlepszych lig europejskich. Najlepszy zespół tamtego sezonu, bodajże, jeżeli pamięć nie mieli, jeden mecz lidze europejskiej wygrał i na tym wielka przygoda i podwój Europy się skończyła. Był to najlepszy polski zespół. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję i prosiłbym, nie wiem, czy pan prezes będzie chciał na chwilę? Proszę pana prezydenta o udzielenie informacji. Panowie radni, Wysoka Rado, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście przyznam rację, że nie mogę się definiować jako przeciwnik sportu, bo uważam, że sport to jest miejsce, dzięki któremu możemy nie ponosić dodatkowych kosztów. To jest miejsce, w którym możemy stworzyć szansę młodzieży do tego, aby realizowała swoje ambicje, kształtowała swojego ducha, hart. Natomiast również poprzez sport możemy się znakomicie promować i oczywiście nie polemicznie, nie odbijając pijeczki ostatniemu z moich przedmówców. Pewnie przyznam rację mówiąc, że pewne procesy nie są mierzalne, bo gdybym dzisiaj zacytował informacje Polskiej Ligi Koszykówki na temat korzyści wynikającej z każdej publikacji w prasie centralnej, rozpoznawalności marki Jezioro Tarnobrzeskie, o którym kilka godzin w dniu dzisiejszym dyskutowaliśmy, to oczywiście pewnie nie byłoby to wystarczające. Podobnież jak mierzalność jakichkolwiek naszych zabiegów promocyjnych, czy to realizowanych projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO, czy też innych. Natomiast
Ponad wszelką wątpliwość udowodnione jest to, że jeśli jesteśmy, to już takie spłaszczenie zagadnienia, biedni, to znaczy, że powinniśmy położyć się, leżeć i oszczędzać maksymalnie na wszystkim, wierząc, że znajdzie się wujek Amerykanin. Tu o narodowości nie będę mówił, który przyjedzie i przywiezie nam notarną brzega 5 milionów dolarów. Aczkolwiek dzisiaj kurs tego dolara to też nie jest kurs dolara sprzed lat 15. Dlatego Wysoka Rado, mam świadomość, że miasto znajduje się w takiej innej sytuacji. Również chciałbym prosić panów radnych o to, aby nie zaklinać rzeczywistości, że tak naprawdę żyjemy i w Tarnym Brzegu są tylko igrzyska, a nie ma chleba. Bo to jest, wydaje mi się, nieuprawnione zagadnienie. Mówiliśmy teoria, mówiliśmy na ten temat przy okazji ustalania budżetu, wykazywałem państwu, będę to czynił przy okazji sprawozdania na sesji czerwcowej, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 i jako samorząd również przy państwa udziale podejmiemy szereg działań po to, żeby egzekwować określone należności miasta i wywiązywać się z określonych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zobowiązań finansowych wraz z odsetkami w latach minionych. Natomiast, drodzy państwo, nie uważam, żeby środki, które kosztuje nas udział w Tauron Basket Lidze i też niepolemicznie nie chcę mówić o tym, czy został cel zrealizowany, no w moim przekonaniu został, ponieważ umawialiśmy się, że koszykarze odniosą sukces sportowy. Niewątpliwie 10. miejsce w rozgrywkach profesjonalnej Ligi Tauron Basket Liga jest to sukces. Przypomnę, radni poprzedniej kadencji, no w tym ja też, nie bez głosów krytyki. A więc były już skarbni, przypomina mi o tym, że kazałem w myśl bardzo fajnego zagadnienia, kiedyś przytoczonego przez Zbyszka Bonika w stosunku do prezesa PZPN-u po wyborach, parafrazowałem, przeniosłem dokładnie jego powiedzenie pod adresem prezesa Pyszniaka, ale uznałem, że niezależnie od tego, czy coś mi się podobało w funkcjonowaniu, czy też mi się nie podobało, to nie zgodzę się z teorią, że w Salowej Woli zawaliło się, pan doktor Zych ma rację, zawaliła się stalówka, która brała udział w stalowej Woli Basket Ligi, ale zawalił się cały system szkolenia młodzieży, z którego to Stalowa Wola przez lata słynęła. Ponieważ jako emerytowany dziennikarz sportowy nie wyglądam, ale nie jestem. Pamiętam, że rokrocznie w kategoriach kadetów, juniorów, podopiecznych trenerów Wołyszana, Szkambelana, Kaczmarskiego uczestniczyli w rozgrywkach finałowych, półfinałowych mistrzostw Polski w tych kategoriach młodzieżowych. Dzisiaj w Stalowej Woli jest plaża. Dzisiaj w rozgrywkach półfinałowych, choćby w ostatnim przypadku podopiecznych trenera Dariusza Szczecińskiego, uczestniczą nasi tarnobrzescy chłopcy i sobie radzą. Po cichu liczę, że będą też w stanie tuzów koszykówki przeskoczyć i grać w finałach. Dlaczego? Dlatego, że mają wzór, tak jak pan dzisiaj doktor Zych przytaczał, przedwojennego harcerza, instruktora, to żeby młodzież garniała się do sportu, to trzeba mieć wzór, trzeba mieć przykład. I uważam, że każdy z chłopców, który interesuje się koszykówką, który bawi się amatorsko z koszykówkę, marzy o to, żeby iść w ślady dzisiejszych zawodników drużyny Siarki Jezioro. Oczywiście zgodzę się z tym, że pewne procesy dla osób, które nie interesują się sportem, nie są mierzalne. Natomiast uważam, że w stosunku do poprzedniego sezonu zysk marketingowy jako miasto odnieśliśmy poprzez wprowadzenie jeziora do nazwy klubu, poprzez fakt uczestnictwa drużyny, kierownictwa, trenerów w lekcjach WF-u na terenie naszych szkół. Niektórzy z państwa wiedzą, relacjonowała to prasa. Są to wydarzenia i przeżycia dla młodzieży i uważam, że tą drogą powinny również iść inne sekcje sportowe, których też nie mamy powodu, żeby się wstydzić. Natomiast no, nie zgodzę się z tym, że jest to rozrywka dla nielicznych, ponieważ akurat sekcja koszykówki, liczę, że od kolejnego sezonu zmieni się to również w wydaniu piłki nożnej. To jest najliczniejsza widownia imprez sportowych na terenie naszego miasta. A wydaje mi się, że jest też, bo były zakusy,
Oczywiście naturalną rzeczą jest, że działacze różnych klubów, różnych sekcji rywalizują o to, żeby być pierwszą dyscypliną w mieście. Natomiast uważam, że koszykówka może doskonale uzupełniać sezon sportowy w naszym mieście, kiedy jest piłka w niewielkim zakresie, w kalendarzu się to wszystko zazębia. Natomiast mamy, drodzy Państwo, również infrastrukturę sportową, którą albo przejmowaliśmy po klubie sportowym Siarka, po dzisiaj likwidowane przedsiębiorstwo Państwa Mikaelza, to jest Siarka Opola, bo sami budowaliśmy. Też sobie trzeba odpowiedzieć, czy posiadamy dwie hale sportowe po to, żeby w tych halach sportowych kilku panów po 40, tak jakby choćby ja, wynajął sobie za 70 zł na godzinę i pokopał chwilę piłkę albo porzucał do kosza. Czy też chcemy, żeby były porządne widowiska. Dlatego, drodzy Państwo, uważam, że rozkładamy. Oczywiście walczymy o to, co jest najważniejsze, chleb. Mamy określone zobowiązania, określoną spuściznę i to konsekwentnie realizujemy. Ja, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że będziemy uderzać w panie. Raczej, jeśli ktoś, powiedzmy, nie rozumie sportu, uważa, że sport, pieniądze na sport przeznaczone są to pieniądze wyrzucone, no to nie jestem w stanie przekonać. Natomiast również chciałbym panu radnym, bo państwo każdą kwotę, którą pozyskujemy z zewnątrz, przytoczyli również fakt i przypomnieli sobie wzajemnie, ile pieniędzy przy poszczególnych uchwałach budżetowych przychodzi do miasta na realizację celów inwestycyjnych z zewnątrz, czy z regionalnych programów operacyjnych, które się kończą, oczywiście, które się kończą i rozmach wynikający z EPR-u będzie w najbliższych latach mniejszy. Ile środków pozyskujemy z pieniędzy z konkursów i grantów resortowych. Dlatego, drodzy Państwo, prośba moja jest następująca, o to, żeby poprzeć i dać szansę klubowi koszykówki. To jest 300 tysięcy w tym roku i to jest gwarancja, tak jak w ramach grantów na kolejny sezon, kiedy Państwo uchwalacie budżet, przeznaczamy stosowne kwoty. Co do oświaty, drodzy Państwo, no cóż, drodzy Państwo, no nie można też, to może mówię rzeczy niepopularne, ale no nie można za wszelką cenę utrzymywać obiektów, które nijak się mają do rzeczywistości demograficznej w naszym mieście, a z drugiej strony robić to i czynić to kosztem wszystkich innych atrakcji, domu kultury, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Bo w końcu wszyscy, tak jak stając do wyboru, obiecaliśmy równomierny rozwój w każdej dziedzinie i przeznaczenie w skali roku na cały sport wyczynowy i amatorski kwoty 2 milionów złotych, nie na koszykówkę, na cały sport, drodzy Państwo, nie uważam, że są to pieniądze, które powinny razić w kontekście, nie chcę nikomu do kieszeni zaglądać, w dyskusji to, co tak naprawdę zdominowało. Mówiliśmy o dobru dziecka, a tak naprawdę myśleliśmy, nikogo nie urażając, o dobru własnego portfela. Plac targowy, drodzy Państwo, jest to wędka. I zobaczymy, jak ten eksperyment się powiedzie, ponieważ to jest wędka dla sekcji piłkarskiej i sekcji koszykówki. Natomiast czy miasto mogło na tym coś więcej zyskać? No pewnie mogło, gdyby bardziej poprzedniego zarządcy targowiska pilnowało co do wpływu. Natomiast dzisiaj deklarowałem Państwu, kiedy zdecydowaliśmy się na uchwałę o przekazaniu miejskiego targowiska, zarządzaniu miejskim targowiskiem, przekazaniu w zakładowi działalności gospodarczej Karysiaka, czy korporacji, dwóch sekcji wyczynowych, że wpływem do budżetu z tego tytułu, z tytułu tej współpracy na niebie samorząd sport będą większe niż przynosiło nam to z tytułu współpracy, co spłaciliśmy na siebie za koszty prowadzenia miejskiego targowiska. To przypominam woli procesów oszczędnościowych. Proszę Państwa, były relacje w telewizji TVP Sport, były relacje w telewizji internetowej, TVP. Średnia w sezonie zasadniczym, średnia widzów na wszystkich spotkaniach, wiadomo, że są terminy środowe i zawodne, wynosiła dokładnie 1308 kibiców, a więc hala wypełniała się na każdym ze spotkań. I wydaje mi się, szkoda zniweczyć coś, co budowano mozolnie przez lat kilka. Niezapewnienie środków finansowych dla drużyny to oznacza chęć rozpoczęcia rozgrywek od trzeciej ligi,
Jeszcze raz przytoczę Stalowej Woli. Kiedyś Stalowa Wola słynęła ze szkolenia młodzieży. A powiem szczerze, byłem fascynatem jako dziennikarz sportowy i trochę zazdrościłem, że my byliśmy na zapleczu ekstraklasy koszykarskiej i u nas to młodzieżą jakoś tak średnio wychodziło. A dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy stolicą basketu w województwie podkarpackim. Co do samych kosztów, ja myślę, że jeśli prezes będzie chciał, będzie mówił, natomiast to jest sportowa spółka akcyjna, inna forma, ale podobna działania, funkcjonowania jak stowarzyszenie sportowe, są udziałowcy. No, na sporcie, na jakiejkolwiek sportowej spółce akcyjnej chyba nie ma w Polsce przedsiębiorcy czy udziałowca, który by zarobił. W związku z tym rozwiewam wątpliwość. Koszt udziału w Tauron Basket Lidze to jest koszt rzędu wykazania minimalnych budżetu, to jest 2 miliony złotych. Dlatego przy tej okazji, kiedy młodzi Tarnobrzeżanie w trakcie debaty oświatowej informowali mnie, że zróbmy reformę oświatową, ale nie przekazujmy 3 milionów złotych na koszykówkę, 2 milionów, więc chciałem przy tej okazji zdementować te niepotwierdzone informacje, żeby nie powiedzieć wprost bzdury rozpowiadane przez bardziej światłych, dorosłych mieszkańców miasta. Tak naprawdę udział w sezonie kosztuje 800 tysięcy dla nas, mówię. Natomiast klub z biletów, z innych sponsorów, którzy pojawiają się na koszulkach, na hali, na reklamach, na banerach reklamowych, musi zapewnić sobie rozliczenie kosztów w wysokości 1 200 000, aby drużyna była w stanie przystąpić do rozgrywek. Natomiast uważam, że poprzez udział drużyny, jak już na wstępie powiedziałem, w chwili obecnej ponad 100 młodych adeptów trenuje koszykówkę i mam nadzieję, że wzorując się na czy to naszych amerykańskich zawodnikach, czy też Polakach grających jak wy, tak, Jochowicz, Rabka, że będzie basket zyskiwał coraz większe grono młodych ludzi uprawiających sport w naszym mieście. Dyskusja jest też takim czasem, który zbiega się z 50. rocznicą funkcjonowania sekcji koszykówki w różnych formach organizacyjnych, od klubu sportowego Siarka i sekcji tegoż klubu założonego w 1962 roku po wyodrębnienie się i autonomicznej działalności autonomicznej sekcji koszykówki Siarka Tarnobrzeg, po dzisiejszą formę prawną, a więc koszykarski klub sportowy Siarka Jezioro Tarnobrzeg. Dlatego, drodzy Państwo, proponuję i proszę o akceptację tych najbliższych dwóch punktów. Prezydentowi. Przystępujemy do... Przepraszam, słucham? Proszę, panie skarbnik. Przepraszam, tak. Panie skarbnik jeszcze odpowie. Proszę bardzo. Dziękuję za przypomnienie. Szanowni Państwo, istotnie zgodnie z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta nie może, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym dochody, w którym wydatki bieżące. Jest to tak zwana nadwyżka operacyjna. Na etapie uchwalania budżetu nadwyżka ta wynosiła 4 990 000. W miesiącu styczniu, kiedy uzyskaliśmy zwrot za inwestycje realizowane ze środków unijnych, kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących w oświacie. Było to 3 720 000 zł, więc ta nadwyżka zmniejszyła się do kwoty 1 271 000. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 1 081 000. Po przesunięciu 300 000 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w tym przypadku na dotacje dla koszykówki, nadwyżka ta będzie zachowana jeszcze i będzie ona wynosić 700 tysięcy złotych. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Proszę, dziękuję. Pan radny Balaszek jeszcze. Pani skarbnik, ja nie o to pytałem.
Ja kwestionowałem i pytałem o to, czy można przenosić i finansować wydatki bieżące, a to jest wydatek bieżący, z wydatków majątkowych. Bo artykuł 242, no tu na tej sali obradowaliśmy, to pani przecież mówiła, nie ja, że tak nie można robić. Dlatego o to panią właśnie spytałem, nie prezydenta. Dlatego bardzo proszę, pani nie udzieliła tej odpowiedzi, pani mówi o nadwyżkach. A ja się pytam, czy można z praw majątkowych, z wydatków majątkowych w wolnym budżecie przenosić na wydatki bieżące, bo oto przy budowie drogi, tej, której tutaj mamy, myśmy proponowali przynieść środki na inną, na oświatę, to trzeba się powiedzieć, trzeba tylko, można tylko je przenieść w ramach wydatków majątkowych. Z majątku na majątek, inaczej jest to niemożliwe. Taką odpowiedź to pani przecież dała, dlatego o to pytam. I tu radni potwierdzają, że taką mieliśmy odpowiedź, więc bardzo proszę. Już. Ja bardzo proszę, bo taka odpowiedź z pani strony padła, możemy to otworzyć, dlatego o to pytam. Dziękuję panu radnemu, proszę panią skarbnik o odpowiedź. Można przenosić do momentu, dopóki jest zachowana ta nadwyżka operacyjna. Tak jak powtarzam, na dzień dzisiejszy wynosi 1 081 000. Jeśli przeniesiemy wydatki majątkowe na wydatki bieżące, ona się zmniejszy do kwoty 700 000 z groszami. No przecież otrzymaliście, to nic nie wolno przenosić dalej. Dopóki pod warunkiem, że będzie, że będzie ta przewaga wydatków, dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Przecież te 3 720 000, które przeznaczyliśmy na wydatki bieżące w oświacie, to były środki z inwestycji. Dziękuję pani skarbnik za odpowiedź. Wyczerpaliśmy dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wstrzymał to się. Głosowało 20 radnych, 11 radnych było za, 4 radnych się wstrzymało, 4 radnych było przeciw, 5 radnych się wstrzymało od głosu. Uchwała została przyjęta. Odczytam uchwałę, następną uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Tarnobrzeg na 2013 rok środków finansowych. Uchwała Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Tarnobrzeg na 2013 rok środków finansowych na promocję miasta przez KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. W budżecie Miasta Tarnobrzeg deklaruje się zabezpieczyć na 2013 rok środki finansowe w wysokości 500 000 zł na promocję Miasta Tarnobrzeg przez KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu poprzez udział w rozgrywkach ekstraklasy koszykarzy organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki Spółka Akcyjna. Ust. 2. Deklarowane środki finansowe na realizację zadania wymienionego w ust. 1 zostaną przyjęte w budżecie miasta w 2013 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzeg. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała posiada uzasadnienie, posiada także pieczęć radcy prawnego, posiada opinię Komisji Finansowo-Budżetowej, która jest negatywna, i Komisję Kultury, Oświaty i Sportu, która jest też negatywna. Otwieram dyskusję.
Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, 11 głosów było za, 4 głosy przeciw, 5 głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przystąpimy w tej chwili. Mamy przed nami jeszcze sprawozdanie z realizacji programu współpracy miast Tarnowych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.